Halo, halo, dzień dobry Państwu! Witam Was bardzo serdecznie! Dzisiaj spotykamy się na kolejnej dramie! Halo, jesteście tam? Nie słyszę! Razem, wszyscy! Bohaterami dzisiejszej dramy są Tomasz Samołyk oraz ojciec Dominik Chmielewski! Niech żyją! Już dziś każdy z nas poczuje się lepiej. Już dziś nowe emocje. Kto ma rację? Który katolicyzm jest lepszy? Poczujemy ten słodki smak adrenaliny, gdy jedna osoba wycina fragment drugiej wypowiedzi i ta druga disuje. Boże, kto kogo dziś zaora? Igrzyska, na które wszyscy czekamy. Czy jesteście tam? Tak jest! Tak jest! Niech żyją dramy! Niech żyją dramy! Już dziś poszerzymy podziały i zniszczymy ledwo zbudowane kiedyś mosty, żeby żaden się nie ostał. No nie, jednak nie. To nie dzisiaj, żartowałem. Słuchajcie, jest nowa drama, Tomasz Terlikowski tym razem versus ojciec Dominik Chmielewski. To wszystko wokół filmiku z kanału Moc Wiary pod tytułem Ksiądz Dominik Chmielewski, większość ludzi idzie do piekła. Prawdopodobnie jest to jakiś kanał fana, fanki, który w ten sposób zatytułował ten fragment kazania homilii czegoś tam ojca Dominika Chmielewskiego. Pomogłeś. Film zaczyna się od bareczki. Wspaniałej animacji. A potem wjeżdżają ognie piekielne i 15-minutowe wystąpienie ojca Dominika Chmielewskiego, które nie wiem czym jest. I teraz tak, to, że to nie jest oficjalny kanał ojca Dominika Chmielewskiego, nie oznacza, że te słowa nie padły. Nie oznacza też, że to słowo 15-minutowe nie jest samo w sobie jakimś kontekstem, który podlega interpretacji i komentarzom. I ja nie oceniając tej aktywności Tomasza Terlikowskiego, że się tego podjął, powiem, a ja nie będę tego komentował. Ale dlaczego? Ano dlatego, moi drodzy, bo ja chciałbym posłuchać w całości tej konferencji, a nie tego fragmentu. Zgaduję, że wówczas, tak jak Tomasz Terlikowski, odnośnie tego 15-minutowego fragmentu, pewnie napisałbym to samo, co on. Natomiast ja mam inny styl oceniania. Śmiejcie się z niego, krytykujcie i tak dalej. Ja go uważam za słuszny i za mój. To znaczy, ja chciałbym usłyszeć tą całość i powiedzieć, to było dobre, to było złe, to było takie, że pół na pół i koniec. Poza tym, moi drodzy, stwierdziłem, że istnieje też szansa, że te 15 minut, które pochodzi z tego kanału Moc Wiary, nabrałoby innego, być może, znaczenia w kontekście tego, co padłoby wcześniej albo później. Dlatego po prostu nie będę tego robił. Nie ukrywam, że dodaję do tego to, że uważam, że na YouTubie, a już w kościele w ogóle, dość mamy dram. Już dość tego przerzucania się wzajemnie opiniami, przeciwstawiania tego środowiska przeciwko temu. To nie był znak Indianina, tylko zmęczenie. Ludzie, ile można? Ja wiem, że to kręci, ja wiem, że to rajcuje, ale zadajmy sobie pytanie. Jakie dobro będzie z tego, że ci przeciwko tym? Moi drodzy, ja wierzę, że my w kościele nie potrzebujemy nowych dram, a coś, co potrzebujemy, to... Strachu? Dokładnie. Solidna teologia. Proszę bardzo. Potrzebujesz czegoś takiego. No. Moi kochani, XXI wiek to jest prawdopodobnie wiek opinii, które dotyczą bardzo osobistych, ważnych dla Ciebie spraw. Dotyczących Twojej wrażliwości, dotyczących najbliższych rzeczy Twemu sercu. I uwaga, co te opinie mogą przeróżne, zewsząd dochodzące do nas, co mogą robić z naszą duchowością, mogą ją ranić. Dlatego, dziewczyno, chłopcze, jeśli jest Ci źle, podaj mi proszę rękę. Pójdźmy razem. Przez ten gąszcz super opinii, pseudoautorytetów, żeby sobie nigdy nie wmówić, że Bóg jest kimś innym niż miłością. Dzięki temu orężu będziesz po prostu spokojniejszy. Będziesz robił tak. Chodził z tym i mówił, o, ten tutaj trochę... No przegiałeś, chłopcze. Nie przyjmuję tego elementu. O, a ten? Pięknie powiedział, biorę to w całości. O, a ten to już poleciał po całości, dawaj.
I oczywiście ja nie jestem twórcą tej broni, tylko człowiek znacznie ode mnie mądrzejszy. I tak naprawdę przecież wiecie, że nie chodzi o żadną głupią broń. Wiecie, no chciałem jakąś żonę przekonać, że to jest mi potrzebne do odcinka, no chciałem się pobawić, nie? A prawdziwa broń to jest to. Patologia duchowości księdza Krzysztofa Grzywocza. Jak można mówić patologia? Jak można o kimś tak brzydko mówić? Czemu poniżasz czyjąś duchowość? Ludzie, nikogo nie poniżam, smyku. Strona 26, słowo patologia. Słowo patologia pochodzi z greki i znaczy dosłownie słowo o cierpieniu. Patos oznacza cierpienie. Chore może być ciało, chora może być psychika, ale chora patologiczna w tym znaczeniu może być też duchowość. A człowiek chory, moi drodzy, jest przede wszystkim człowiekiem cierpiącym i należy mu się szacunek, empatia i bliskość. Ale co ty gadasz? Ja mam zdrową duchowość! Ja wiem, gdzie jest prawda! Słucham tego youtubera jednego, co mi mówi, gdzie jest prawda! Okej, to najpierw diagnoza. Ksiądz Grzywocz mówi, że każdy, choćby w części, ma chorą duchowość. Pisze, że granica pomiędzy duchowością zdrową i patologiczną biegnie w nas, a nie między nami. Telikowski dobry, Chmielewski zły. Albo odwrotnie. I dlatego też moim zdaniem nie ma sensu robić dramy. Wszyscy jesteśmy chorzy, choćby po części, a zatem w takim oto stanie, moi drodzy, przystąpmy do badania, co mamy w sobie chore i w jakim stopniu. A żeby to stwierdzić, musimy zobaczyć, jaki jest wzorzec, jaka jest zdrowa duchowość. Zdrową duchowość według księdza Krzysztofa Grzywocza charakteryzuje połączenie trzech rzeczy. Po pierwsze jest to miłość do Boga. Jak to pisze ksiądz Grzywocz, jest to miłość głęboka, mająca charakter osobistej więźni, przyjaźni. Nie ma w niej nic ze zniewolenia. Ta miłość jest wolnością. Druga cecha zdrowej duchowości to miłość do bliźniego. Pisze ksiądz Grzywocz, że człowiek, który ma zdrową duchowość, ma zdolność do budowania silnych i głębokich relacji międzyludzkich. Na przykład podejście tego rodzaju, Panie Boże, ja Cię kocham, ja to Cię wyznaję, ale tych ludzi to... jest sygnałem, że z naszą duchowością jest coś nie tak. Bóg objawia się przez Kościół, pisze ksiądz Krzysztof Grzywocz, który jest wspólnotą ludzi zebraną wokół Chrystusa. Trzecia cecha zdrowej duchowości to miłość do samego siebie. A zatem czułość do siebie, nie narzucanie sobie ciężarów nie do uniesienia, wyrozumiałość dla siebie, troska o samego siebie. Ksiądz Grzywocz pisze coś mega ważnego. Jeśli dbam o siebie, to oczyszczają się moje projekcje na Boga. Jeżeli zadbasz o siebie, zatroszczysz się o siebie, przyjmiesz siebie takim, jakim jesteś, to projekcje, twoje wyobrażenia, skrzywienia być może na temat Pana Boga oczyszczą się. I to tyle, jeśli chodzi o zdrową duchowość. Połączenie tych trzech rzeczy, nie albo jedno, albo drugie, albo pierwsze i trzecie, jest oznaką zdrowej duchowości. I teraz, moi drodzy, jest masa spraw, które niszczą naszą zdrową duchowość. Sześć rzeczy, co najmniej, pisze ksiądz Krzysztof Grzywocz, ja omówię dzisiaj jedną z nich. Bo przecież nie macie czasu, musicie pędzić do swoich spraw. Tym jednym rodzajem zaburzenia naszej zdrowej duchowości jest zaburzenie edukacyjne. Uwaga, najważniejsze zdanie tego odcinka, brak osadzenia się na zdrowej, solidnej teologii powoduje, że nasza duchowość jest zaburzona. A zatem chcesz mieć zdrową duchowość? Nie chcesz niepotrzebnie cierpieć z powodu swojej religijności? Masz poczucie, że twoja religijność cię jakoś tam zniewala? Sięgaj do zdrowej teologii. Panie Tomku, ale czym jest ta zdrowa teologia? To jest nauka Kościoła. Amen? Me. Nie wariacje na temat tej nauki, nie show na temat tej nauki, że tutaj trzeba wierzyć w to, że tamto, że ten ja mam takie zdanie, a on ma takie zdanie. A może to zacznij od tego, źródła objawienia Bożego, tradycja i Pismo Święte. Ale o co chodzi z tymi zaburzeniami edukacyjnymi? Jak to niby wpływa na moją duchowość? Zróbmy to na przykładzie. Ktoś z was usłyszał od jednego księdza świeckiego, innego Samułyka, że większość ludzi idzie do piekła. Albo że Maryja w jakimś objawieniu tak powiedziała. I w związku z tym czujesz strach, niepokój, rozdygotanie, że pewnie ty będziesz tej większości i to cię zniewala, nie daje ci żyć. A jakie jest rozwiązanie tego problemu? Bierzesz sobie naukę Kościoła i sprawdzasz, czy jest jakaś informacja na temat tego, że większość ludzi idzie do piekła. O, nie ma. Kościół nie podał jakiejkolwiek liczby albo proporcji, że większość czy mniejszość jest w piekle. O, ale Kościół mówi, że piekło istnieje. O, Maryja powiedziała w objawieniach fatimskich, że wiele dusz idzie do piekła. Ale wiele to chyba jest inne słowo niż większość. O, tu jest napisane, że żadne objawienia prywatne, w tym fatimskie, nie należą do depozytu wiary. O, katolik nie ma obowiązków nie wierzyć. O, ale jednak Kościół ich nie wyklucza w przekonaniu, że jeśli są zgodne z objawieniem, mają miejsce zgodnie z wolą Chrystusa. O, Kościół powiedział, żeby obejrzeć sobie odcinek Tomka Samołyka, kto idzie do piekła na YouTubie.
Sprawdzałem. Zaburzenia edukacyjne, czyli ktoś przynosi nam kłamstwo, które nas rozstraja. Jaka jest odpowiedź? Sięgać do teologii. Tak jest. A teraz wypowiedź w nawiasie, ale równie ważna. Słuchajcie, jest bardzo dużo ludzi, którzy zostali wprowadzeni w religijność lękową. To jest bardzo mega duży temat. Nie na ten odcinek na pewno, ale tutaj tylko parę słów. Bo oczywiście, moi drodzy, to nie działa w ten oto sposób, że osobie, która została wprowadzona w religijność lękową, wystarczy powiedzieć, jakie jest nauczanie Kościoła i jej problem zniknie. Oczywiście, że nie i na tym polega przede wszystkim cierpienie tych ludzi. Ale ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi, że to ważny pierwszy krok do zdrowienia. Tak przed tymi lękami można zacząć się bronić. Zwróćcie uwagę, że to może pomóc zobiektywizować sobie nieco rzeczywistość. To znaczy, boję się tego i tego, a tu jest napisane, że tego i tego nie ma. Lęk, który przeżywam, jest irracjonalny. To znów mówię, nie rozwiązuje problemu, ale daje pierwszy krok do zdrowienia. Pamiętajmy, moi drodzy, że w Kościele jest dużo ludzi, których ich religijność zniewala. I nie oznacza to, że religijność jest zła, tylko niezdrowa religijność, ta patologiczna duchowość może do czegoś takiego doprowadzić. Kategorycznie nie można tym osobom mówić, że są niedojrzali, że w ogóle nie są jeszcze na tym poziomie duchowości co ty i w ogóle to pomodlę się za ciebie. A najgorsze jest, co możemy robić, to mówić: nie no, ty masz się bać Pana Boga, nie uciekaj od tego, Bóg to nie jest pluszowy miś. Ludzie! Teraz idź powiedz osobie chorej na depresję, żeby się uśmiechnęła i pobiegała. Albo introwertykowi, żeby wyszedł do ludzi i się otworzył. Mieszamy tutaj, moi drodzy, dwa porządki. Bojaźń Boża to jedno. To jest bardzo dobra, pożądana rzecz, chyba ostatnio niepotrzebnie wypierana i jest o niej bardzo dobra książka. Nazywa się Bóg nie jest miły. Ona pozwala budować zdrową bojaźń Bożą i prawdziwie zachwycić się Bogiem. Ale lęk, który zniewala, który robi w twojej duszy sieczkę, buduje, wykoślawia przez lata obraz Boga, czyniąc z niego ojca, prokuratora, niemiłosiernego, gniewnego, czyhającego tylko na błędy, patrzącego, aż się potkniesz i tylko takiego, który skazuje na potępienie. To jest druga rzecz i osoby, które to przeżywają, naprawdę cierpią. I błagam was o empatię dla tych ludzi i wczucie się w to, co przeżywają. A ci, którzy ich w te lęki wprowadzają, je pogłębiają, błagam, niech się ogarnią, albo niech przynajmniej zdają sobie sprawę, że tacy ludzie istnieją i niech uważają na to, co mówią. Ksiądz Krzysztof Grzywocz pisze, że zaburzenia psychiczne na poziomie osobowościowym, nerwicowym czy psychotycznym wpływają na rozwój życia duchowego. I dlatego osoby z religijnością lękową, oprócz budowania dobrego obrazu Boga, powinny zastanowić się nad tym, czy nie powinny zastroszczyć się o samych siebie. Jest bardzo dużo sposobów, jak można się o samego siebie zatroszczyć, o to, żeby usunąć to niepotrzebne cierpienie. Jednym z tych sposobów jest terapia. Świetne są też polecane ostatnio przez Magdalenę Kleczyńską w rozmowie ze mną 12 kroków do wolności, nie tylko dla chrześcijan i w ogóle wszystkie wspólnoty 12-krokowe. A teraz do takich youtuberczyków, księży, wszystkich opinionistów, mejwenów katolickich i tak dalej. To nie jest tak, moi drodzy, że możemy sobie myśleć, a no to są ci chorzy, no to niech oni się tam pójdą leczyć, a my możemy sobie paplać, co my chcemy, o piekle, o czyśćcu, o Panu Bogu i tak dalej. I brylować kosztem, nie wiem, wyświetleń, atrakcyjności w mediach, budować sobie fajny albo kontrowersyjny wizerunek, albo dla poddany elektorat w naszym kościele, nie bacząc w ogóle, że kogoś tam możemy wprawiać w jakieś cierpienie. Nie zawsze jest tak, że to wyłącznie odbiorca przekazu jest odpowiedzialny za odbiór. To także do nas, osób, które mówią do innych, należy uważać, być odpowiedzialnym za to, co się po prostu mówi. A zatem równolegle mówiący uważajmy na słowa, a słuchający zatroszczcie się proszę od siebie i pamiętajcie o nie to, o broni, która was uchroni przed niepotrzebnym cierpieniem.
I ja nie apeluję tu do innych, bo sam mam swoje na sumieniu. Tylko tak mówię do nas wszystkich twórców, opowiadaczy o słowie i tak dalej, żebyśmy zrobili dwa kroki do tyłu, a Pana Jezusa na sam front, w centrum, w to miejsce. Bardzo Wam polecam, moi drodzy, tę książkę. Tutaj bardzo powierzchownie potraktowałem wiele spraw, więc kupcie ją, to będzie naprawdę bardzo dobra inwestycja. To nie jest żaden odcinek sponsorowany, to jest po prostu troska o Was. Ksiądz Grzywosz był mega. Jest wiele innych dobrych książek. Polecam Wam na przykład książkę, którą tutaj ksiądz Krzysztof Grzywosz także poleca, czyli Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi. No i tyle, moi drodzy. Bądźcie dla siebie czuli i dobrzy. Bóg jest miłością, pamiętajcie. Cześć. Halo? Nie mogę, tańczę. Happiness is a wrong gun.